Na termometrach spokojnie 30 stopni, ale temperatura będzie podnosić się z każdą jedną chwilą. Tutaj za moment odbędzie się inscenizacja bitwy o Nowogród. Będzie głośno, będzie z hukiem, będą żołnierze polscy, jak również niemiecki, ale pojawi się również co nieco na niebie. Bądźcie z nami i zobaczcie ten skrawek historii ważny dla naszego regionu. Jestem zaskoczona, że ludziom się chce i myślę, że warto. Będziecie za rok? Nie wiem, nie jesteśmy. Jesteśmy przejazdem, więc zobaczymy. To warto polecić tą inscenizację innym przejeżdżającym, jadącym chociażby na Mazury? Zdecydowanie tak. Zapraszamy wszystkich do Nowogrodu. Pierwszy raz pan był, czy już któryś? Ja po raz kolejny. I czym się ta inscenizacja różni od ubiegłorocznej chociażby? No, więcej wystrzału było. Spojo żołnierzy po obu stronach. No i tak rzeczywisty fakt, jak to mniej więcej było, jak dzieci mogą to zobaczyć, tak? Jak to było tam ładnych parę lat temu, tak? Ja powiem, że bardzo ładnie jest zrobione wszystko. Tak jak było kiedyś to. O. Przyjechałem tutaj właśnie z wnuczkiem, żeby jemu pokazać to i przybliżyć to wszystko, jaka to historia Polski była. Bardzo fajnie. Ostatni raz, 2 lata temu byliśmy, też był samolot, a w tym roku fajnie, bardzo fajnie. Bardzo nam się podobało, tak? A co było najfajniejsze? Strzelanie i dym. A synek się nie bał? No nie. A wybuchy były bardzo świetne, no i ogólnie bardzo fajnie. A co było najfajniejsze? Wybuchy. W tym roku zaczęło się od przeprawy piechoty niemieckiej przez rzekę, próby zajęcia polskich pozycji ziemnych, czyli okopów, nieskutecznej, zostali odparci. Dopiero przy wsparciu pionierów szturmowych udało się zająć polskie pozycje, unieszkodliwić schron, wybić załogę. Potem nastąpił kontratak piechoty polskiej z drugiej linii. Niemcy zostali skutecznie wyparci, wybici do nogi.